dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza Jezus mówi tak: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Znaczenie mowy, niesamowitego daru Boga, które używamy od dziecka do końca naszego życia. Słowa mają znaczenie. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy: piec poddaje próbie naczynie garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jako uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Słowa mają znaczenie. Słowa, które wypowiadamy z serca. Ja pamiętam opowiadanie mego taty, kiedy już jako starszy często wracał do tego epizodu ze swego życia, kiedy to jako kawaler był gościnny, zapraszał swoich przyjaciół, a oni chętnie przychodzili do taty, do Władeczka. I w pewnym momencie Jan Ambrożewicz, kolega taty, powiedział takie zdanie: Władek, jeździsz po terenie, kupiłbyś drewno, ja się znam na ciesielce, zbuduj dom, może żenić się zechcesz. I tato tak zrobi, ja ci pomogę, bo znam się na tym. I tato tak zrobił. Zbudował dom, a potem spotkał Halinkę, moją mamę, i ożenił się, dał życie dwóm synom, Waldkowi starszemu i Andrzejowi młodszemu, troszkę. I tato to opowiadał już jako starszy. Ja to lubiłem słuchać, bo zawsze słyszałem w jego głosie wdzięczność. Jedno zdanie. Słuchajcie, jedno zdanie Jana Ambrożewicza nadało nowy kierunek życiu Władka. Nie tylko Władka, Halinki. Nie tylko Halinki, ale Waldka, Andrzeja, który stoi tutaj przed wami. I tak sobie myślę, jedno zdanie miało wpływ na życie ciągu osób, na moje życie także. Słowa są ważne. Czasami wydaje się, że to, co robimy, jakby nie ma takiego znaczenia. Ale dostałem jakieś parę dni temu list, który sprawia, że nie wiem, czy nie będę płakał, ale ja czytając to płaczę. No przepraszam. Od Moniki. Poznałem ją 28 lat temu, chyba. 26 lat temu zakończyła się nasza znajomość. Wydaje się, że zakończyła. Nie widziałem jej przez 26 lat. I dostałem kilka dni temu list. I pisze tak Monika: chcę księdzu po prostu podziękować za ten czas, gdy towarzyszył mi ksiądz na drodze wiary w czasie mego pobytu w Sterdyni. Bardzo to doceniam. Jestem wdzięczna księdzu za tę obecność. Monika chorowała bardzo poważnie na chorobę nowotworową. Często przebywała w szpitalu. Ja tam zachodziłem do niej na herbatę, pogadać i tak dalej. Była wtedy w szkole średniej. I tak sobie pomyślałam, i to było główną motywacją tego listu, że całe moje dorosłe życie nosiłam tę wdzięczność w sobie. Ale nigdy jej nie wyraziłam i nigdy chyba ksiądz ode mnie tego nie usłyszał. Dziękuję za opowiadanie o swojej wierze, o swoim sposobie patrzenia na świat, o książkach, które warto przeczytać i tak dalej. Ten list mi uświadomił, że te zwykłe spotkania z Moniką miały wpływ na jej życie. Ten dobry, pozytywny wpływ. I ona po 26 latach, czy tam 8, przysyła mi taki list Boży, który mówi, że tamte zwykłe spotkania, ta herbata, jakieś tam opowiadanie, piosenka, które słyszeliśmy, miało wpływ o Bogu, o wierze, o sposobie patrzenia na świat, miały wpływ na jej życie. Słowa mają wielkie znaczenie. One kształtują nasze życie. Używajmy ich też na sposób Boży, w duchu miłości.